Siemanko mordeczki! Zaczynamy przygotowania do imprezy sylwestrowej. Będzie to taka, kurde, lekko żenująca impreza, ponieważ nie ma ani dużo gości, ani jakiegoś niczego zaplanowanego, tylko jak zwykle jest godzina, kurde, grubo po trzecie i ja stwierdziłem, że jednak zrobię to w domu. A czy nie stwierdziłem teraz, już dawno stwierdziłem, ale teraz się za to będę zabierał i zrobiłem takie małe zakupy. Mniej więcej wam powiem, zapłaciłem 690, w bonusie robiłem zakupy, także nie będę wam tutaj robił porównania cenowego, ale około wydałem na ten Sylwester, nie licząc 5000 na wczorajszym Winbudzie, to tak gdzieś z 200 zł. No. I tak. I teraz opakowujemy. Pringlesy, ale to wiadomo, Pringlesy dla mnie, bo będę musiał coś zeżreć przed przygotowaniami, a Pringlesy są najtańszymi chipsami. Piwerka, 4 Tule i 4 Gutle. To są piwka takie mało alkoholowe, one zobaczcie, są dostępne w normalnych sklepach, tylko żebym wam pokazał, ile one mają procentów, bo cholera, ciężko jest to strasznie znaleźć. Na niektórych piwkach to tak pisze bardzo intuicyjnie, jak na przykład na tym Ciulu, Tul. Tu pisze, że ma 2,5%. Nie wiem, jak to kręcić, bo o, pewnie zobaczycie. I 2,25 chyba. I to jest dopuszczalna taka norma, ile mogą mieć alkohole, jeśli mają być sprzedawane w zwykłym sklepie, takim na przykład spożywczaku. Innych nie ma. I tak nakupiliśmy kukurydzę, herbatę ludziom kupiłem, jakby się chcieli napić, Earl Greya, czyli to jest czarna herbata z bergamotką i Akbar jest dobrą firmą i jest to herbata cejlońska, to nie jest chińska, bo ma to magiczne logo Ceylonu i to są dobre kawy, jak, herbaty, jak mają takie logo. No i kupiłem jakieś soczki, wiadomo, takie pierdolety. Mąkę. Będziemy robić pizzę dzisiaj. Pokażę wam, jak się robi szybko pizzę. Oczywiście najlepsza rzecz. Popcorn do mikrofalówki. Zawsze robi dobrą robotę. No i następny worek na czosy. Oczywiście królują. Tutaj i cukier, jakby się komuś był potrzebny. I takie rzeczy. A w ogóle to nie będę was... Już ostatnio to odpakowywałem. Zobaczcie sobie, mam takie różne rzeczy. Będę sałatkę meksykańską na przykład robił. Dużo rzeczy też mam w lodówce, które zużyję. Także nie ma sensu chyba tego wszystkiego pokazywać, nie? No to chyba nawet nudne trochę jest takie odpakowywanie zakupów. Aczkolwiek myślę, że dzisiaj nikt nie zadzwoni, nikt nie będzie natarczywy i będę wam mógł cały proces przygotowania pokazać. Po kolei, alokatorzy mają dziś przyjść, no. Dobra, moi drodzy, niestety już za chwilę nie ponagrywamy, bo zadziałają dwa czynniki. Piwko, ale na razie to lekkie, ale już zacząłem. Jeszcze walnę sobie jakiegoś baniaka, bo przygotowania do Sylwestra to jest specyficzny czas, a ja tak naprawdę to już z Sylwestrem startuję. Dzisiaj w ogóle bez hamulców, może zobaczycie mnie pijanego, nie? A nie wiem, czy wam to pokażę. To nie jest zbyt atrakcyjne. No, ale dzisiaj się bawimy. Troszkę wiejemy. I tak na coś na ząb. Sałatka meksykańska w moim szybkim stylu sylwestrowym. Do zrobienia tej sałatki użyję takich najtańszych gównianych zupek chińskich o smaku prawna, czyli jakiś krewetek albo czegoś takiego, zbliżony, znaczy to jest smak zbliżony do czegoś takiego. To zaleję wrzątkiem i dodam tego, żeby nadać smak meksykański i potem no to zobaczycie po kolei, jak się tę sałatkę robi. Moi drodzy, w ogóle w trakcie przygotowań do sylwestrowej nocy wpadli do mnie lokatorzy i
Na nieszczęście albo szczęście, albo fana, albo nie wiadomo co, zatrzasnęły się drzwi od łazienki. Taki epizod zdarzył się tylko raz w historii mieszkania tutaj w tym domu i teraz po raz drugi to lokatorka, która po raz pierwszy weszła do tych drzwi i tam za tymi drzwiami teraz trwają walki z wyciągnięciem bolców od zawiasów po to, żeby drzwi ściągnąć i ją wydostać. Jest, udało się! Będziemy otwierać drzwi! Odsuń się! No, czekaj. No, czekaj. Znaczy wyłączę, bo to będzie drastyczne. No. Wow. No niestety, moi drodzy, nie dograłem wam scenki z wyważania drzwi, ale się jakoś udało. Także się było. No, trochę taki trochę dziwny surprise jak na wprowadzenie i w ogóle taki niesmak pozostaje, ale miejmy nadzieję, że te drzwi będą funkcjonalne, już nie będzie więcej takich problemów. Ach. Dalej robimy sałatkę meksykańską. No jak widzicie, dodałem fasolę taką białą, czerwoną, ta jest w salowie pomidorowej. Dlatego jest zupka. Zupka nie taka całkiem naciągnięta tym wodą, ponieważ ona jeszcze wydobędzie całą wodę z tych wszystkich rzeczy, które tu są, na przykład kukurydzy czy ananasa. Jalapeno też było mokre. Teraz zapewne ktoś mi powie, jak mogłeś chory ty pojebie czy coś tam zalać gorącym mięsem, zimne składniki w ogóle, ale to jest efekt tej zupki chińskiej. Tak się z nią robi, nie parzy się jej po prostu wodą do końca, tylko tak robi na wpół mokrą i wtedy rozgrzewa się tym mięsem i ten tłuszcz i to, ta woda, to wszystko jeszcze na nowo reaktywuje tę zupkę i ona wciąga wszystko, także to pięknie jest suchutkie. No. Szybciutka taka sałatka, można przyrządzić naprawdę w kilka minut i no nie, tak z pół godziny schodzi, ale jest w ciul żarcia tanim kosztem i fajnie smakuje. Pizza, taki film. Wiecie, czemu takie mrożone te warzywa używam, a nie świeże? Po pierwsze, są tańsze i to też walor ekonomiczny i nie trzeba kroić, ale tak ogólnie to chodzi o to, żeby potem niby na pizzy takie rozbabłane, nie? Bo jak one są zmrożone, jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby oddać to ciepło, a jednocześnie reszta składników dochodzi i wtedy one są takie prawie jak świeże. No, tak wywnioskowałem już kiedyś robiąc pizzę. Żeby wiedzieć, kiedy pizza jest gotowa. Taki domowy sposób. Jak się jajko zetnie, to i ciasto jest fajnie zrobione. Miałem wam nie pokazywać najdrastyczniejszych scen tego roku, a mianowicie mnie pod wpływem alkoholu, ale tak naprawdę już jest 2018 rok i muszę coś nagrać. Jak widzicie na budynku, harfy, jest 18 rok i zaraz będzie sztuczny pokaz ogni i w ogóle, a wszędzie strzelają, zobaczcie, to jest specyfika Reykjaviku, tutaj całe miasto świeci, w ogóle, kurde, no nie,
Nie widać tego tak super, ale tak jest, że tutaj całe miasto szczela świeci. Nie mam sprzętu do tego, żeby wam nagrać to w tak spektakularny sposób, jak to wygląda, ale musicie mi uwierzyć, że Sylwester w Reykjaviku jest wart przeżycia. Zobaczcie, to jeszcze przez chwilę, te sztuczne ognie, tę atmosferę, poczujcie klimat Reykjaviku, tak jak ja to czuję, ale nie możecie tego poczuć tak samo, jak ja to czuję, ponieważ to jest moje subiektywne odczucie. I tyle, jestem najebany, nie będę z wami gadał. Wam powiem, już mam zdarty głos i nie wiem, czy będziecie cokolwiek słyszeć z tego, co ja mówię, ale jest ogólnie, jest ciekawie, zobaczcie ile ludzi, zobaczcie jak wygląda Sylwester tutaj w ogóle na zewnątrz, na Islandii się spędza Sylwestra na zewnątrz i biją te sztuczne ognie non stop, całe miasto świeci, także jest to czad niesamowity. Jest czwarta nad ranem, może dzień przyjdzie. Ja jestem ogólnie najebany, ale nie tak tragicznie. To jest taki Sylwester, gdzie nie zaliczyłem konkretnego picia ani niczego. No taki był normalny, taki stanowany. Tyle na stole zostało rzeczy i nie wszystko zjedzone, ale sałatka meksykańska cieszyła się powodzeniem. No. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie o aktywności na kanale, lajki. Nie, tam tu nie ma lajków, nie? A może to są lajki, ale łapki. Łapki w górę, łapki w dół. W dół nie dajcie, bo w dół mnie wkurzają i proszę mi nie dawać w dół. Ja chciałbym subskrypcji jak najwięcej i komentarze. Komentarze mnie rajcują. No, to do jutra. A ja, moi drodzy, tu z Łukaszem, kurde, próbuję dojść do siebie. Po sylwestrowej nocy wyszliśmy sobie na taras popatrzeć, jak pięknie wygląda Reykjavik po przebudzeniu i zobaczcie, jakie tam księżyc się przyczaił, a tutaj takie widoczki mam z tarasu, jak sobie wyjdę. Wiem, może to fajnie nie będzie wyglądać, ale co tam wam pokażę. Przynajmniej ja się będę cieszył, że wam pokazuję. A czy wy zobaczycie to? No cóż, przykro mi.